Dzień dobry, Marzena Chrostek, mototajna.pl. Jesteśmy dzisiaj na prezentacji motocykli marki Norton. To brytyjska firma, która przez lata miała wiele zmian. Niejednokrotnie zmienił się właściciel, niejednokrotnie zmieniło się miejsce produkcji tych motocykli. Natomiast od niedawna Norton wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie wznowił produkcję swoich motocykli. To bardzo wyjątkowa marka. Motocykle są produkowane ręcznie, absolutnie majstersztyk. Taki motocyklowy Bentley. Oczywiście jeśli chodzi o układ hamulcowy, o zawieszenie czy elektronikę, są to produkty pozyskiwane od firm zewnętrznych, natomiast cała reszta to absolutnie ręczna, wspaniała praca. Norton na dzisiejszej imprezie przedstawił nam kilka motocykli tej marki. Większość z nich ma 960 cm3 pojemność i 80 koni mechanicznych. Modele, które zostały przedstawione tutaj, to Cafe Racer, Commando Sport, Cafe Racer, bardzo proszę. Jest wykonany cały z karbonu, przepiękny. Z ciekawostek, w limitowanej wersji te motocykle sprzedawane były w cenie 318 tysięcy złotych. W przyszłym sezonie, w połowie przyszłego roku, będą w cenie 169 tysięcy złotych. Cóż, no jak na motocyklowego Bentleya, cena też musi być właściwa. I Cafe Racer Dominator. Ten podoba mi się najbardziej. Niesamowita maszyna. Ciekawa jestem, jak te motocykle przyjmą się na naszym rynku. Czekamy na sezon. Pozdrawiam.